Cześć, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem, tu Liściasta i jest gdzieś tam nawet nasz wspaniały faza, czyli Pirat Rabarbar. Jesteś tam? Halo? Jestem tam, robię inspekcję służby zdrowia. A, inspekcja służby zdrowia, czyli... A, tu jesteś. Dzisiaj mamy pewne plany, zwłaszcza jeśli chodzi o odkrywanie krainy, natomiast ja się chciałam podzielić bardzo smutnym wydarzeniem z przeszłości. Gryzel, do czemu bijesz powietrze? Chciałam się podzielić z smutnym wydarzeniem z przeszłości, mianowicie straciłam sporo zwierząt, niestety, w tym moją ukochaną królową Diefenbachię. Ale jak widzicie, mam inne zwierzęta, nowe zwierzęta. Mam Cezara, mam Kleopatrę, mam pana Talona tutaj. Puszek jest... jedynym, co pozostało po Puszku i Mruczku, dwóch tygrysach szablozębnych. No i mam moje dwa wilki, jest tam jeszcze parę innych zwierząt, które dostałam od Czarnego. Zresztą poprzednie zwierzęta, co po niektóre, też dostałam od Czarnego. Niestety wzięłam i je zagłodziłam, a królowa Diefenbachia umarła mi dosłownie przed nosem i to było straszne. Nie było mnie jakiś czas na serwerze. I niestety okazało się, że zwierzęta mają za mało jedzenia i właśnie umarła królowa Diefenbachia. Właśnie jak byłam na serwerze, skończyło jej się jedzenie i po prostu padła. Więc jak już ustaliliśmy, że nie można mi dawać zwierząt, ponieważ nie jestem w stanie zaopiekować się nawet muchą, to Czarny przyniósł mi całą masę nowych zwierząt. Staram się je trzymać, nazwijmy to, w stanie najedzonym. Tak samo jak naszych pracowników oczywiście. Jak tam... Inspekcja służby zdrowia, Rabarbarze? Dobrze. Dobrze. Dobrze, wszystko w porządku? Wszystko w porządku, ale widzę tutaj, że nam się pogoda psuje. Pogoda się nam psuje? No. Serio? Serio. Burza idzie? Ale jaka? A ja w ogóle, ona mi się w ogóle nie pokazuje. Dobrze, to ja sobie na wszelki wypadek założę maskę pustynną, bo tak czasami teraz jest. Konanie, że przychodzisz sobie do świata i nagle zaczyna ci się robić kuku. I się okazuje, że to kuku wynika z burzy piaskowej, której nie widzisz. I tak jak na przykład teraz Rabarbar widzi burzę piaskową, a ja nie. Ja mam niebieskie, czyste, piękne niebo. A to jest bardzo, bardzo ciekawe. No jest. Ja się gapię na tą burzę, która właśnie nadciąga. No i teraz będę miała efekt burzy piaskowej, zapewne, ale nie będę jej widzieć. I tak sobie człowiek biega, a, o, dobra, burza uderzyła piaskowa w nas. Tak. Człowiek sobie tak biega, nic się nie dzieje i nagle z piorun z czystego nieba burza piaskowa, której nie widać. Dobrze, jakie mamy plany na dzisiaj, jak burza przejdzie? Ty chciałeś zobaczyć dżunglę. Czy tam bagno, czy jak to tam... Po naszemu się nie da. Po polsku się nie da zrobić swongle. Bunglę? Bunglę. Bungle chciałeś zobaczyć, dobrze. Ponieważ z tego, co powiedziałeś, ty nigdy w tamtym rejonie nie byłeś. No nie. Nie byłem, ogóle... przyznaję szczerze, że po 300 godzinach z okładem sporym gry nigdy nie wybrałem się do dżungli. No dobrze, ale większość tych 300 godzin przerobiłeś zanim jeszcze była dżungla i jak sądzę, zanim jeszcze była północ. No, to się zgadza. O, widzę, że kapłan Mitry dotarł do nas. Tak, przyniosłam kapłana Mitry, o których mówił Zouza jakiś czas temu. Ja jestem strasznie obciążona. Owszem, mamy tutaj arcykapłankę Mitry, bardzo dobrze. Czyli by się nam przydali jeszcze arcykapłani do naszych świątyni dwóch pozostałych. Na pewno potrzebujemy arcykapłana od razu do przychodni. Znaczy, owszem. Przychodnia potrzebuje ordynatora. No i tutaj nie mamy w ogóle żadnego kapłana od Erketo. A w naszym centrum rekreacyjnym również nie mamy nikogo. Mamy tylko dwie animatorki kultury. Trzeba będzie zatrudnić dyrektora z tego wniosek. Tak, trzeba będzie zatrudnić. Dobra, wiesz co, chodźmy, kierownika. Ponieważ... Dobra, robi późno. Idziemy. Okej, okay, idziemy. Idziemy sobie zobaczyć bungle, dżunglę. Ja już dżunglę widziałam. Trochę po tej dżungli latałam. Ale sobie jeszcze zanim
zanim pójdziemy do dżungli, muszę sobie Szanghaj zobaczyć. No właśnie, wyście też nie widzieli Szanghaju. Szanghaj jest tutaj. Nie wiem, czy widzieliście, mamy również wzmocnioną zagrodę dla zwierzów. Ale mamy Szanghaj. Szanghaj jest knajpą chińską, która aktualnie nie ma paleniska ani kucharza, co jest złym pomysłem. Będę musiała to naprawić, ale ma stoliki. Ma nawet figurę, żeby było ładnie. I ma instrumenty muzyczne, regionalne. O, możemy robić muzykę razem. Szanghaj ma drzwi otwarte z defaultu, bo nie chciałam, żeby nie miał drzwi, bo tak głupio by wyglądał, ale nie może mieć drzwi, bo inaczej ludzie nie będą w stanie wejść. Do Szanghaju mogą wejść wszyscy, są mile widziani, pod warunkiem, że nie będą... robili burt w knajpie. Nie, no burdy mogą robić w knajpie, pod warunkiem, że dają po mordzie sobie nawzajem, a nie na przykład demolują miejsce. Możemy sobie zahaczyć jeszcze o ruiny na piachu, bo żeśmy tam chyba jeszcze nie byli. No nie. Tutaj nie, w tym więc razem nie byliśmy. Możemy sobie po prostu iść wzdłuż rzeki. Przepłynąć na drugą stronę. Następny krokodyl, czy go olejemy? Nie, pewnie go nie olejemy. Nie, no będzie za nami lalu, to nie ma. Słuchaj, czy ty wziąłeś jakieś jedzenie dla siebie? Tak, wziąłem. No, bardzo dobrze. Ty głupia taka owaka kreaturo. Niech to zielone z wyłupiastymi oczami sobie pójdzie. Spierdalaj żaba, ty już jarałaś. Wiesz, że to nie ten kawał? Wiem. Oczywiście, że wiem. Ale też zawiera krokodyla, nie? No, owszem. Dobra. Ciekawa jestem, czy coś jeszcze zostało z mojego domu. Ale myślę, że nie będziemy o niego zahaczać, bo... bo i po co? O! Ale domek stoi, jak stał. A, mój domek na ten... mój domek do zbierania meteorytów podczas Halloween cały czas stoi. To czekamy na Mikołajki, co? Dobra, tutaj już jest zaczyna pink. Się robić zieloniutko i ślicznie. Światło się zmienia, znaczy, że wchodzimy na tereny dżunglowe. Ja sobie przeczytałam trochę lokalnego... folkloru? Folkloru i się okazało, że ta dżungla to było oryginalne oryginalny stan tego miejsca. O. No muszę tylko, powiedzieć, że to by miało sens duży. Tylko zrobili pustynię drogą magiczną. Zresztą, no to ulepszyli. Zresztą ulepszyli, ponieważ również wulkan powstał drogą magiczną, bodajże zrobiła to królowa wiedźma. Chociaż nie jestem do końca pewna, nie pamiętam już tego dokładnie, natomiast to porąbanie tej krainy wynika głównie z faktu, że była ta wielka wojna między ludźmi, a tymi lokalnymi, wysokimi gośćmi. Dobrze, czyli tak... ludźmi jaszczurami. Już to ludźmi jaszczurami. Bestie piaskowe olewamy. No bo i po co mamy się z nimi tłuc? Znaczy, szczerze powiedziawszy, deszcz je olewa. Skorpiony tu są. Ja przypuszczam, że teraz taka bestia pustynna nie zrobiłaby nam większej różnicy. Zapewne nie, ale po co się męczyć? Woda na piasku. No właśnie, tworzą się bardzo piękne kałuże. I teraz sobie przejdziemy, tak, przejdziemy sobie boczkiem. Drobnym kroczkiem, zupełnie ignorując lokalną faunę. Smagane piaskiem ruiny. Tak, na razie to deszczem. No. Nic nie chcę mówić. A te sobie tam siedzą, tak? No i niech sobie siedzą. I się kąpią, leniwie. Najgorsze, dobrze, że tutaj cały czas mi deszcz pada przez dach. A tak, bo tutaj tak jest. Nie słyszymy deszczu, co prawda, ale go widzimy. Chyba przestał. Teraz już tak. Teraz to jesteśmy sprytni, ponieważ wiemy bardzo dobrze, że tutaj się nic nie dzieje. Tylko się gada z tym porąbanym gościem od piasku. Coś mu się z wężu wsypie. Piasek.
Prawidłowa forma brzmi węży. To musi być cieplutko. Petruso. A mad fool when wandering in a sandstorm. I'm tired of conversing through this madman exile. I desire release from this plane of existence. Such is not within your power to grant without the Scourge Stone. The Scourge Stone was shattered when I was unleashed upon the world. Each piece was lost to time. As I sweep across the exiled lands, I seek the pieces that would provide my liberation. And yet, though I touch all, I do not find I seek. They are locked away in caves where the howling sands cannot reach. Search the passage, used by the Lemurians to wage war upon the one who unleashed me. Search the tomb of Galamon. He once boasted to his friends as they quivered, caught in my wind, of the lucky stone that would be buried alongside me. Search the eastern coastline, for the pirates whisper to one another of a stone that grants the captain wishes. Combine these pieces, exile. Recreate the Scourge Stone. Complete the Arcanist's ritual. Only then can I return whence I came. Jak skończysz, to powiedz, bo poszłam tańczyć. Dobra. Dobra, chodźmy stąd. Tak właśnie obserwuję taniec brzucha i się znam. Kurka wodna, co to ma niby być? Bo na pewno nie jest to taniec brzucha. Znaczy, teoretycznie trochę niby jest, ale wcale niekoniecznie. Szczerze dobra. Powiedziawszy, bardziej jak hula wygląda. Dobra. Czyli no co, no trzeba będzie iść do grobowca Galamana, czy tam Galamana, on jest akurat stosunkowo niedaleko. No, po sąsiedzku, to możemy tam zajrzeć. O, trzeba będzie zarąbać kapitana piratów, trzeba będzie jeszcze iść gdzieś tam do jakichś lemuryjskich ruin. Ja chyba wiem, gdzie to jest. No i spoko, no to mamy plan na przyszłość, natomiast teraz idziemy stąd w cholerę. No jeszcze jest jasno, ale tak niedługo przestanie. To zasuwamy w tereny zielone. Bo ostatni raz, jak tutaj byliśmy, to ruiny już były, ale jeszcze nie było dżungli. Znaczy dżungla nie była otwarta. Tak, pamiętam, że jeszcze było tak, że było zablokowane przejście do dżungli, a potem, powiem szczerze, nie miałem za bardzo czasu grać, to po pierwsze, a po drugie, wybieranie się do dżungli na pierwszym poziomie możliwe, ale do uniknięcia. W miarę możliwości do uniknięcia. A czy nie, no można, ale co z tego wyjdzie, to już zupełnie osobna kwestia. Mogę płynąć z pochodnią, fantastyczny pomysł. No w sumie to nie jest niby ogień, nie? Tylko coś no nie. jak, znaczy jest to bioluminescencja. Czy to jest słowo? Tak. Dobrze. Fosforyzuje. Tak. Tutaj gdzieś będą te warany, ale to wszystko jedno. Jest waran właśnie za tobą. Mam lepsze rzeczy do roboty. Nie, zostaw te warany. Warany. Dobrze, ale kto mnie zostawi? No to idź za mną. No dobra, mogę pozabijać warany. Nie, spokojnie. Lecę. Idź dalej. Bo ja zajdę za twoim światłem. Te głupie warany już mnie zaatakowały. Odejdź, bo ja nic nie widzę. Jak sprawią? Wiesz co, tych waranów jest stanowczo za dużo. Dobra, ja znalazłem twój domek. Powiem szczerze, zamierzam się w nim zabarykadować, ponieważ... Ja też krwawię. Napiję się eliksiru. O! Cały czas stoi. Nie, walczenie z masą waranów to nie jest to najlepszy pomysł na ciemność. Owszem. Zgadza się. Dobra, czyli czekamy na poranek, który zresztą chyba zaraz będzie. Tak. Dobra, zrobiło się jasno. Mogę używać stanowiska kowala przez okno. Niesamowite. Znaczy masz długie ręce. Mam długie ręce.
Dobra. No tu nawet ognisko jest. O. Spadaj. O. Myślałam, że leżysz. Ale ten waran ma głupi uśmiech. To pytanie, idziemy w prawo czy w lewo? A nie wiem, gdzie chcesz. Na pewno po drugiej stronie rzeki mamy świątynię Jebala Saga, zapewne mojego klanu. To wygląda trochę jak praca Zołzy. A mówisz? Chyba, to... że to ktoś inny, ale... Ja widzę tylko tutaj jedną rzecz po drugiej stronie rzeki. Nie widzisz takiej wielkiej ikony Gai Jebala Saga? Tak, ale to chyba nie jest Zouza, tylko to jest ten Gai, w którym się uczysz tego. Nie, Gai, nie, to jest świątynia. Nie miałbyś go na mapie, gdybyś go nie odkrył. Wiem, że do Gaju Jebala Saga, tego, gdzie się uczysz religii, idziesz dzięki eliksirowi, transportuje cię... Gdzie jakby, indziej. Gdzie indziej, tak. Ale aczkolwiek mam wrażenie, że tam jest po prostu portal. Nie masz portalu. Ja przyklejesz eliksir i cię przenosi. A poza tym nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy to odkryte na mapie. Też nie widzę, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z nieklanową konstrukcją, ponieważ nie zachowuje się to tak jak klanowe konstrukcje. Bo ma nazwę. Tylko z czymś. No dobra, słuchaj, możemy tam iść, spróbować tam iść i się przekonamy. Tutaj widzę przed nami przesmyk. Tak, przesmyk i tam się zaczyna prawdziwa dżungla. Mhm. Prawdziwa, piękna, zielona dżungla, od której się traci FPS-y. No tak, tutaj mam włączony V-Sync, w związku z powyższym max klatek dostaje 60. Natomiast ja muszę dobijać do tych 60 klatek, ale tutaj wchodzimy w dżunglę i cały czas mam 60. I te piękne, wielkie drzewa, no i od razu 56. Gdzie spojrzę dookoła dżungla? O matko. A ja się powstrzymałam przed tym, ciągle pada. Wokalnie. Doceń. No ja tą dżunglę to trzymałem, odkąd żeśmy wyszli z domu. A, dobra, wypuściłeś? Tak, już mi lepiej. Dobra. Wiesz co? Uważaj, to jest wielkie zwierzę. Tak, widzę, że to jest wielkie zwierzę. I to jest zwierzę, które ci zrobi z tyłka jesień średniowiecza, jeżeli mu pozwolisz. Tak, w związku z powyższym wielkie zwierzę zostanie ominięte. Jak widzę to zwierzę, to zawsze przypomina mi się książka Dukaja i inne pieśni. W ogóle jak patrzę na te dżungle. Szczerze powiedziawszy, to mi jak Ark wygląda? No bo trochę wygląda. Oczywiście. Tylko, że Ark zawsze wygląda trochę gorzej, nie wiedzieć czemu. Przede wszystkim mnie się tutaj szwenda dinozaurów. O, tutaj jest ten. Tutaj jest... Żelazo po pierwsze, po drugie czarna ręka, a po trzecie dzikie koty. Kociątko, dzień dobry. Mała pan, Jezu, zapiszczała. Nie bój się, panterko, nie zrobimy ci krzywdy. O Jezu, ona piszczy. Ona piszczy, szczerze powiedziawszy, jak mały szczeniak, nie wiedzieć czemu. A. Ojej, zejście Dagona. Cześć, jednostko. Widzę, że nie miałeś z panią problemu. Skrzynka. Co mają w skrzynce? Pewnie nic istotnego. Nie, nic co nam jest potrzebne. Dobra, to zapuszczajmy się w Dagona. O, coś czekam, się chyba coś zjeść. Tak, jestem głodna. No to jak to o siebie dbasz? No wiesz, no podróżujemy. Co będę żarła w drodze? Teraz musiałam się nażyć. No czasem trzeba coś zjeść. Na dole powinna być sadzawka z wodą i oczywiście jest. Czy możemy tutaj mieszkać? Ja bym mogła tutaj mieszkać. Właśnie, co ty robisz z tym żelazem? Może spróbuję zbierać. Jest tylko jeden pirat wart tego.
czegoś. Czegokolwiek, rabarbar, czegokolwiek. Wiem. Dokładnie. To afront. Ojej, jak to fajnie jest. Odkryłam szczelinę. Ja im trochę stali ukradłem. A na grzyba, przecież umiemy zrobić stal. Dokładnie, ale dzięki temu, że im ukradłem stal, to nie będziemy musieli jej robić. No coś dobrze, a ile im ukradłeś tej stali? No nie za dużo, ale tyle, żeby sobie na przykład naprawić miecz, co chyba zresztą zaraz zrobią. No tak. Strasznie dużo kości się wala tutaj po dnie. No bo ja tutaj byłem. No i myśmy weszli... O, koleś ma drewnianą nogę. Stygijski łucznik poziom 3. Już nie. O, ma jakieś jedzonko ze sobą fajne. Kęski mięsne na ostro. Zabieram. Dobrze. Ja mu zabrałem żelazo, a ty drugie śniadanie. Co to jest? Co? Tutaj jakaś jaszczurka śmieszna chodzi. To nie jest przecież ten. Co to jest? Nie mam pojęcia. No nie, ale... nie jest to waran. Wygląda jak jakaś iguana. A. No wygląda. Dobra. Mówiłem, że gramy warka już. No do mnie idzie, dobra. Gin. Muszę powiedzieć, że przy czymś coś jest nazwane wrakiem czegoś tam, bądź? Pliszki, nie wiem jak masz po angielsku. Wagtail. To bym spodziewał się coś znaleźć. A wygląda to, szczerze powiedziawszy, tak... Zero, żadnych skrzynek, niczego. No trudno, no. Stary, nie można mieć wszystkiego. Możemy tutaj no, ale sobie... coś można by było. I właśnie chciałem wejść tutaj sobie w ten przesmyk. Och, jakaż piękna mgła. Bardzo ciekawa, co tam znajdziemy. Też jestem ciekaw. Ja stawiam na świątynię po prostu. No, pożyjemy, zobaczymy. Jakie fajne, zobacz. Co? Korzenie. Korzenie? A owszem. Mam wrażenie, że tam jest coś bardzo dużego. No dobra. Zdecydowanie się zbliżamy. Tak, i tutaj świca się już przed nami. To jest świątynia. Trochę trudno z tym oświetleniem, które jest w tym biomie, zobaczyć takie rzeczy jak światła świątyń. Zero dojścia. Trzeba się wspinać. Ktoś się ufortyfikował. Dobra. Rany, cała jest zrobiona z tych chyba kawałków z rubieży. No i co teraz? Nasze! Mogę to rozparcelować. Czy nie mogę tutaj się wspiąć? O rany, muszę się wspiąć wyżej. To jestem w stanie wspiąć się na to. O nie, bo będzie cię kuło w tyłek. No właśnie nie. Nie kuje cię? Wow, ach, to są świetne, te ściany z rubieży są fantastyczne. Strasznie mi się podobają i drewniane podłogi. Nasze. Własne. O! Kurka wodna. No. Ojej, zobacz na sufit. Wygląda jak... Trochę jak te... Te łamigłówki do przesuwania? Łamigłówki do przesuwania, tak. Zwracam honor, to jest nasze. Jakkolwiek piękne są te ściany tutaj, to jak jest tego tak dużo, to wygląda po prostu nudno. To też prawda. Natomiast podłogi są znakomite, tylko o rany boskie, Zouza. Nie ustawiałeś podłóg we właściwą stronę. O, i są wszystkie pomieszane. Dobrze, dotarliśmy sobie tutaj, dowiedzieliśmy się, co to jest. Możemy się tutaj schronić na noc. Co prawda tutaj nic nie ma. Nie ma tutaj ani ogniska, z tego co zauważyłam, ani nic. Tutaj jest tylko świątynia. No i dobrze, ale sobie przenocujemy w świątyni.
zaopatrzenie mamy. No, i proponuję następnym razem przejść do tych dużych ruin. Do tych, co tam były na wzgórzu, na zboczach. Znaczy nie, tych, co są na krawędzi mapy. Jakich? Co są na krawędzi mapy? Tutaj na zielonym? Na zielonym. A, do tych wielkich, wielkich. Tam chyba są gorylia. No cóż, trzeba będzie zobaczyć goryle we mgłe. Goryle we mgłe. We mgłe. No dobra, okej, w porządku. To dotarliśmy tutaj, wiemy co to jest. Szczególnie ciekawie nie było, ale no cóż tam było. Tutaj sobie przenocujemy. No i tyle. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia następnym razem.